GTA 2, ta lewa kamera tam. Prawko wczoraj zrobiłeś, że się tak toczysz? O kurwa! Siemanko wszystkim, właśnie jedziemy na siłownię do naszego nowego studia nagrywać Q&A, najpopularniejsze pytania z Instagrama, jakie się u nas pojawiły. Jak owca nas dowiezie w ogóle? A dawaj tu jeszcze tak, szybciej. Super uczucie, bo dawaj. Saker, jak tam? Nie boisz się? Te dźwięki jak Transformers, nie? Od razu powiem, że jeżeli macie jakieś pytania, to możecie też je zostawić tutaj na dole, o, tak, pod filmem na YouTubie. Ale pytanie takie bardzo ogólne. Jak zacząć? Jakieś trzy rady. Pomysł? Trzeba się czymś wyróżnić albo mieć sposób na przebicie? Czy trzeba liczyć się z tym, że poza pracą na etacie będziemy rozwijać swój biznes i czy trzeba mieć cierpliwość? No kurczę, to w zasadzie, patrz, ostatnie zdanie to tak jak u nas było. Bo właśnie robiliśmy to poza pracą na etacie na początku, kiedy zaczynaliśmy kanał na YouTubie. I dopiero w momencie, kiedy no, mogliśmy się z tego utrzymać, poświęciliśmy się temu w 100%. I na pewno cierpliwość, tak jak tutaj właśnie, a są inicjały tylko, ale tak jak tutaj napisała Schneiderowska, no cierpliwość przede wszystkim. Chyba z 2 lata nam zajęło, żeby się utrzymywać z naszej działalności, prawda? Tak od początku kanału 3 do otworzenia sklepu, tak to 3 w sumie, no. 2-3 lata. Myślę, że trzeba mieć dużo szczęścia. Oczywiście ciężka praca, cierpliwość, samozaparcie, to wszystko trzeba mieć, te wszystkie motywacyjne cechy, co motywatorzy głoszą, ale też trzeba mieć dużo szczęścia, swoje cechy mocne wykorzystać w tym biznesie, bo jak jesteś w czymś dobry, to robisz to bez musu i to się przekłada po prostu na lepsze efekty. Na pewno nie zakładasz firmy w jakiejś branży, która cię w ogóle nie interesuje. No i my też mieliśmy szczęście w ogóle, że się poznaliśmy, to tak trochę tutaj się poznaliśmy, że akurat tak się dopasowaliśmy charakterami. Ja to uważam za szczęście duże i szczęście też jest, że my zaczęliśmy w danym momencie. Tak. 2012 rok. To był moment dla fitnessu. Fitness YouTube nie istniał jeszcze, polski. To tam zaczęło dopiero działać za granicą, także szczęście. I próbować tego szczęścia, bo warto jest ryzykować. Dochodzimy do tej kwestii, oczywiście, że tak, no trzeba ryzykować. Mogę jeszcze do pierwszego? No dawaj. Bo właśnie to, co owca powiedział, jak zacząć? Jak się nie powiedzieć, zacząć jak najszybciej, bo to jest tak, że jak jest pomysł, to jedna osoba go realizuje i potem jest kilkadziesiąt innych firm albo jednostek, które kopiują to samo i to po prostu traci na wartości. Jak będziesz pierwszy z czymś, no to przynajmniej jesteś ustawiony na kilka najbliższych lat, powiedzmy, nie? Także jak zacząć jak najszybciej, serio. Jak jest pomysł, to realizacja jest bardzo ważna. Też jesteś wtedy taki najbardziej podpalony, nie? Że ty w to wierzysz na początku. Też, bo im dłużej się zastanawiasz, tym bardziej analizujesz i możesz trochę wiary stracić w ten pomysł. Właśnie dlatego... ja myślę, że takim istotnym czy czymś jest właśnie to, żeby się wyróżnić. Bo wyróżniliśmy się z kanałem, mieliśmy trochę szczęścia, to okej, ale to było coś, czego nikt przed nami praktycznie nie robił. No i myślę, że takich rzeczy trzeba szukać. No i związanych z twoimi zainteresowaniami, jako pierwszy, to na pewno. Tak, jako pierwszy coś zrobić, wtedy też nie ma konkurencji i można sobie jakiś czas przynajmniej tak działać. Ale w dzisiejszych czasach coraz ciężej jest zrobić coś jako pierwszy, więc być może coś, co już istnieje, ale jeżeli masz na to jakiś pomysł, żeby coś... ale ciężko jest, dopóki ktoś to nie zrobi. Potem się okazuje, że to było bardzo proste. Oczywiście, no albo też sprawdza się zasada, żeby kserować coś z zachodu, czyli jeżeli coś funkcjonuje w Ameryce, a nie ma tego w Polsce i czujesz to, to rób to, bo to będzie prawdopodobnie działać tutaj. Jak obserwujemy, to nawet większość nowych biznesów to są pomysły, które już na rynku amerykańskim się sprawdziły. Tak, no i my się nie kryjemy. My oczywiście też mocno się zainspirowaliśmy
właśnie amerykańskim YouTube'em, żeby założyć ten kanał. Jaki budżet potrzebny jest na start działalności? Konkretnie liczby zależy co robisz, ale no co, my mieliśmy, to było kilkaset złotych. Trzeba było włożyć, żeby... Powiem ci nawet, zacząć z produkcją koszulek, to pamiętam, że 50 sztuk musieliśmy zamówić. Co tak, tak. Czyli ty w tysiącach to no, już ale się zaczęło. Zależy, czy mówimy o starcie sklepu, czy starcie kanału, bo kanał zaczęliśmy praktycznie bez żadnego budżetu. No tak. A z kanału mieliśmy jakieś pieniądze z wyświetleń, które można było potem przeznaczyć na koszulki. Więc ja bym nawet powiedział, że jest możliwość bez żadnego budżetu zacząć, jeżeli pomysł jest bardzo dobry. Właśnie chciałem powiedzieć, że nasza firma nigdy nie wyłożyliśmy z własnej kieszeni, nie? Wszystko... To znaczy, no, nie wyłożyłeś, bo nie braliśmy pieniędzy no z tak, firmy, tak, nie? Ale chodzi o to, że nigdy od siebie nic tak naprawdę nie daliśmy, tylko wszystko przypływało. Nie zainwestowaliśmy, tak. I z YouTube'a pierwsze koszulki, z pierwszych koszulek drugie tak. I kula no się i inwestycja, reinwestycja cały czas. I to jest właśnie, ja myślę, że duży błąd wielu osób, że oni myśląc o założeniu firmy od razu myślą, że muszą wywalić 100, 200 tysięcy czy 500 na coś. Potem często jest problem, bo muszą potem jakoś, na przykład jeżeli to był kredyt, spłacić to. A tak naprawdę dobry pomysł może się sam obronić z dużo niższym budżetem. I nie jest to kwestia tam inwestowania milionów często. I drugi błąd, że nie inwestują, nie? Tylko o, jest kasa, git. Ja myślę, że dużo osób chce zacząć z jakiegoś wysokiego pułapu, nie wiedząc, że trzeba jednak od niższego poziomu i wiesz, wszystko zbudować, to się skumuluje i po latach coś z tego będzie. Ale my też błędy popełnialiśmy. Mieliśmy możliwość dofinansowania. A nie chciało nam się papierków wypełniać. Było ale to wiesz, że nam się pracy, nie chciało, ale... Że nam się nie chciało. To po prostu było tak, że no kurde. Ale te pieniądze leżą na ziemi, tak naprawdę. Tak, dla osób, które myślą o założeniu działalności, możecie otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie, co nie jest trudną sprawą. I to już jest 20 tysięcy, z którymi można bardzo dużo zrobić. Czy posiadanie własnej księgowej to konieczność? No u nas wyglądało to tak, że mieliśmy nawet księgowego. O, można nawet księgowego mieć. No zawsze w firmie musi być osoba, która no, od początku ogarnia trochę sprawy księgowe, ale my akurat nigdy samodzielnie tego nie robiliśmy. No i myślę, że warto pójść do biura księgowego, żeby nie mieć tych rzeczy na głowie i zająć się rozwojem firmy. A teraz mamy księgową. I też jest spoko. Także i księgowy, i księgowa będzie ok. A Robur jest po studiach ekonomicznych. Ja jestem po rocznej szkole ekonomicznej. Totalnie nie mam pojęcia, co to jest PIT, nie? No, my u nas akurat jest to ścielnią. Tak, że księgowej w firmie nie mamy, ale mamy pana Jarka, który po prostu dla księgowej wszystko przygotowuje. I no, jest bardzo dobrze. Pan Jarek to jest takie multi narzędzie od wszystkiego, od księgowości, od programów magazynowych, tak. No i jest też właśnie po studiach kierunkowych. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ktoś dobrze ogarniał rachunkowość, księgowość, no to żeby jednak te wykształcenie było w tym temacie. Pytanie brzmi, czy chce nam się? Chce nam się? Chce nam się. Chce. Ja nie potrzebuję motywacji do działania. No, to napędza mnie rozwój. Ostatnio rozmawialiśmy, kolega do nas przyjechał, właśnie robili projekt ze wspólnikiem, któremu się nie chciało, nie? I ja myślę, że to jest bardzo duży problem, kiedy ludzie chcą coś mieć za szybko i może nie dają tak dużo z siebie i no nie wiem, na przykład narzekają, że trzeba cały dzień pracować, a jak się ma swoją firmę, to trzeba cały dzień temu pod to dostosować, żeby to się rozwijało i myślę, że nam się chce, dlatego to idzie do przodu. A jakby nam się nie chciało, to nie ma szans. No nawet jak jesteś gdzieś na wyjeździe, powiedzmy, Mauricius, to i tak jesteś pod telefonem tak, zawsze. Tak. Bo czujesz się tak no, bezpiecznie. Nie ma czegoś takiego, jak to jest nasza firma, nie ma czegoś takiego, że jedziemy na urlop i nas nic nie interesuje. No. Nie ma czegoś takiego, że pracujemy 8 godzin. No po prostu robi się tyle, ile można zrobić. No i musi się chcieć. I nie tylko my tak mamy. Mamy też super pracowników, bo często jest tak, że razem z nami po nocach coś siedzą i ogarniają. Także znowu wielkie serce wysyłam do wszystkich tych, którzy rzeczywiście... No, czasami mam wrażenie, że im zależy bardziej niż nam, nie? Także chce nam się, no, i to mówię tak bardzo kompleksowo, i nam, i naszym pracownikom. Wszystkim musi się chcieć. Kto wymyśla projekty? Mamy aktualnie, co można podzielić, naszą działalność na odzież i suple.
Tak jest. To myślę, że jak ktoś śledził nasz kanał, to wie, że mamy projektantkę, z którą ustalamy projekty. Dużo pomysłów od nas wychodzi, my no, obserwujemy tak branżę, ale od ciuchów mamy projektantkę, a od suplementów mamy też dobrego grafika, który nam robi fajne projekty etykiet. My dajemy pomysły często na to. I no, tak po prostu powstają produkty, że wspólnie ustalamy to i potem przekazujemy do realizacji już pracownikom. Można powiedzieć, że jestem trochę od subli, nie? Ja wprowadziłem kreatynę, tak. Korzeń, teraz coś, o czym jeszcze nie możemy powiedzieć. No to również pod filmy można podciągnąć projekty. Projekty, wszystko. Tak, no to każdy z nas tak naprawdę. No, to oczywiście. No jest kilka tych działów, tak? Bo na przykład mamy dwóch kamerzystów, którzy no, też mają duży udział w projektach, no bo przecież też dają swoje pomysły często. Dziewczyny tak samo. No. Więc no, kurczę, my mamy ten dział. Prawie cała firma wymyśla projekty, bo no, każdy dołoży czasem jakiś pomysł. Jest dużo różnych projektów. No właśnie, bo ja od razu mam ten dział projektowy nasz, bo mamy spotkania regularnie i mam od razu projekty na koszulki. Od 2 lat w zasadzie projektowanie ubrań nie polega na tym, że dajemy gotowy nadruk i sprzedajemy tą koszulkę, tylko już działamy na tyle kompleksowo, że szyjemy wszystko u nas, zaczynamy od wykrojów, od szyjek, od naszych takich sygnaturowych elementów, no i tak to wygląda. Co jest specjalistą od materiału, tak, i jestem, od rękawków, zawsze tak, pilnuje. Dokładnie, i przez to, że teraz ta koszulka siedzi u was i się opina ta łapa, to ja się czuję za to odpowiedzialny. Ja myślę, że bo to jak jest przychodzi jakiś materiał i on się do końca nie rozciąga, albo i wiecie ile jest u nas jebania o rękawki, żeby opinał rękawek, jak przychodzi jakiś projekt i jest chociaż odrobinę za długi ten rękaw, to ja stoję na straży tego rękawka i wiem, że mnie nienawidzą za to, ale ja tam stoję. No bo ja z roburem nie mamy takiego ciśnienia, żeby to opinało jakoś, bo jesteśmy troszkę grubsi. I po prostu my też nie zwracamy nasz tak uwagi, żeby tak opięło, nie? Ale to też jest ciekawe, że nasza idea była taka. Ale taka była idea zawsze, że od zawsze chcieliśmy robić te rzeczy z takim charakterem troszeczkę właśnie sportowym, żeby podkreślały tą sylwetkę. Ja się cieszę z tego, że ty tego pilnujesz. Dlatego slim to ma być slim. Ale mówię, że wiesz, ja na przykład jak przychodzi taka koszulka i ona nie opina jakoś mocno, nie mam nic przeciwko, nie? A ty stoisz na straży opinania się. No to, tego to szacun dla ciebie. Tego to ja pilnuję, tak, to był rozdział. Kto jest szefem? Prezesem, czyli szefem jest Pączek Endomorfik. Tak, no jeżeli mówimy szefem stanowiska, no ale oczywiście każdy z nas ma taki sam głos w firmie. Ale nie do końca, a kto jest wiceprezesem? Wiceprezes, no zgadujcie, teraz w komentarzach na dole zgadujcie, kto jest wiceprezesem. Wiceprezesem jest Robert Orzechowski. Jest! A my jesteśmy członkami. A to są członki. Jest tak, że jak idziecie gdzieś... Jestem członek Michał i to jest członek Michał. Tak, i taka śmieszna sytuacja, może powiemy o notariuszu, nie? Że jak byliśmy rejestrować spółkę, to w ogóle wpadliśmy w dresach, w bluzie Warszawski Koc. I ten notariusz spojrzał tak na nas, nie? I tak, o kurwa, nic nie kumają. I zaczął nam tłumaczyć, tak jak dziecko się uczysz karmić, że dajesz mu na łyżkę i leci samolot. To tak nam tłumaczył sprawy związane z firmą. I jest tak, że jak chcemy coś podpisać, to prezes wystarcza jeden podpis. Wiceprezes chyba też jeden podpis, tak? Czy ty też pod... Nie, a nie, wiceprezes już to... potrzebuje jednego z zarządu. Czyli jak ja chcę coś, nie wiem, coś nas chcę... trzech musimy we dwóch się podnosić. Tak, nasze uprawnionym do samodzielnego reprezentowania spółki jestem ja. Reszta zarządu musi działać w porozumieniu z innym członkiem zarządu, ale to jest nasze takie wewnętrzne ustalenie, żebym po prostu ja miał całą władzę i żeby nic mi nie odjebali i żebym mógł zrobić co chcę. I na tym się kończy, ale na tym się kończą zalety bycia prezesem. Tak, no ogólnie jest bardzo dużo obowiązków dodatkowych, bo każda umowa to zawsze musi przejść przeze mnie, wszystkie tam kadrowe sprawy z pracownikami, no dużo, dużo rzeczy jakieś w urzędach właśnie ja muszę ogarniać. To fajnie jest być członkiem. Na tym te zalety się kończą. Prosto.
Ewentualnie członkowa Biona. Mogę jeszcze wziąć kredyt i wyjechać na Cypr. Który z etapów prowadzenia firmy jest najtrudniejszy? Zwolnienie pracownika. Myślę, że o kategorię chodzi. O sytuację. Okay. Zwolnienie pracownika. No. Mieliśmy taką sytuację. I to jest najtrudniejsze moim zdaniem. Trudne, no, bo my się przywiązujemy. I no, ciężko jest być takim, tak nie wiem, bezosobowo do tego podejść, nie? No co ja bym, bo fajnie jakbyśmy powiedzieli o naszych doświadczeniach, tak? No my mieszkamy na jednym podwórku i byliśmy znajomymi, nam się fajnie współpracuje, założyliśmy firmę i potem poszliśmy jakby dalej i zatrudnialiśmy kolejnych znajomych. I tutaj te relacje niestety się tak mieszają, że jest to bardzo ciężki temat, bo są służbowe relacje i prywatne. I co ja bym jednak proponował od początku działalności, to nie zatrudniać znajomych jednak. Mimo, że my to zrobiliśmy i jest okej w tym momencie. I naprawdę fajnie nam się pracuje, ale musieliśmy przechodzić przez właśnie takie nieprzyjemne sytuacje. I przez te nieprzyjemne sytuacje chyba w ogóle jakbym miał drugi raz podejmować decyzję, to żeby nie zatrudniać znajomych. Ale oczywiście każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Możecie napisać w komentarzu, jak wy sądzicie, czy też macie takie doświadczenia, ale no nie jest to łatwe do pogodzenia. No, my jesteśmy na innych jakby relacjach, jesteśmy właścicielami firmy, a tutaj niestety no, jesteś czyimś szefem i musisz też weryfikować jego pracę i musisz właśnie no, chłodno podchodzić, nie zważając na tam sytuację, czy jesteś czyimś kolegą, przyjacielem i tak dalej. Ile osób zatrudniacie? Jesteśmy przygotowani, Sake? Proszę. Tak, mam powiedzieć? Możesz powiedzieć. Mamy sklep stacjonarny, w którym pracują dwie osoby, zmianowo oczywiście. Na magazynie mamy czwóreczkę, pozdrawiam serdecznie, Mati, powodzenia na angielskim. Na szwalni mamy cztery wspaniałe panie i jest również, można powiedzieć, szef szwalni? Czy to jakoś ma jakąś swoją nazwę? Nazwijmy to tak. Szef wszystkich szefów. No i mamy w biurze około 12 osób. To jest tak napisane, bo są ludzie, którzy to są trochę na miejscu, trochę nie. Mhm. Także no około 12. No tutaj widzę, że kamerzysta nie został drugi policzony. Ktoś się nie przygotował dobrze, bo 13 będzie. Dlatego właśnie jest około 12, no nie? No około suma 12, summarum. No tak. Łącznie tam około 25 osób. 30. Czy wasze produkty są przebadane? Tak, są przebadane i też teraz będziemy kładli coraz większy nacisk, bo gdzieś tam jesteśmy kojarzeni z czwórką chłopaków z podwórka i też niektórzy ludzie mogą myśleć, że my to białko nasze robimy w piwnicy i tak oczywiście nie jest. My mamy białko najwyższej jakości w kontekście standardów europejskich. Także więcej materiałów o tym zobaczycie prawdopodobnie na tym kanale, bo już taki materiał nagraliśmy, odwiedziliśmy naszego producenta, no i widziałem na własne oczy, jak rozsypują słony karmel, moje ulubione białko. Sam rozsypywałem i serio, jak to zobaczyłem, jeszcze lepiej mi się pije to białko, bo wiem, że to jest wszystko robione w sterylnych warunkach. Kto za co odpowiada w zarządzie? I tutaj pan prezes już trochę zdradził, no ja ale myślę, że możesz jeszcze dopełnić. No, myślę, że ja dużo więcej nie mogę zrobić, bo właśnie jest ta funkcja reprezentacyjna. No i właśnie te funkcje związane z byciem prezesem już nie pozwalają mi na wiele więcej. W pozostałych kwestiach wy się możecie wykazywać. Umownie ja z Roburem jesteśmy odpowiedzialni za magazyn, za sprawy magazynowe w naszej firmie. Ja myślę, że jestem tak też od kontaktów, szeroko pojętych kontaktów. Nie mam teraz takich konkretów, ale... Ale zawsze jak przychodzi co do czego dogadać jakąś tam współpracę, czy nawet nagrywanie. Jakieś współprace, z innymi osobami, to ciebie jakoś. Bo ja też byłem że ty najlepiej rozmawiasz. Na call center też pracowałem trzy lata prawie, może dlatego. I tak to jest. Jak pączka nie ma, to ja troszkę w fakturach siedzę. No. Robót generalist od sprzętu. Jeżeli od szeroko pojętej techniczności, jak coś się zacząć. A ja, właśnie chłopaki są od magazynu, ja nadzoruję głównie marketing,
Ponch mi trochę pomaga. Mam tam swoją Agatę między innymi, więc jest to dla mnie takie płynne i łatwe. Poza tym siedzę na mediach Warszawski Cox, czyli to jest mail, fanpage, Instagram. No i jeszcze odpowiadam za to, żeby te filmy się pojawiały na czas. Czasami jak zaśpię, to Ponch przejmuje temat, ale miniatura, wrzucenie filmu, często jest to właśnie praca po nocach. No myślę, że taki podział jest potrzebny. Wtedy każdy wie, do kogo się zgłosić o daną rzecz, nie? Jak na przykład jest coś z Instagramem, Facebookiem, YouTube'em, no to Saker się bardziej orientuje w sprawach magazynowych Robur, ja w sprawach no, z umowami, z pracownikami i tak dalej, więc no, myślę, że taki podział warto sobie robić. Kolejne pytanie, kto wpadł na pomysł założenia WK sklepu? No i tutaj myślę, że zaskoczę trochę osób, ale właśnie widzowie wpadli, czyli wy wpadliście na ten pomysł. Napisaliście, mieliśmy chyba 20 lub 20 parę tysięcy subskrypcji i pisaliście nam w komentarzach, żebyśmy robili koszulki. No i właśnie od tych koszulek się zaczęło. Ja pamiętam, że się wstydziłem, że wiesz, naprawdę natłok był tych komentarzy, ja sobie tak myślałem, nie no jak, co ty, gwiazda jestem, nie? A w ogóle jaki był szok, nie, że ktoś chciał podpis od nas i tak dalej. Fajnie było mieć dla siebie tą koszulkę Warszawski Cox, ale nie tak, żeby sprzedawać ją, że jeszcze nie byliśmy co do tego przekonani, nie? No i teraz w ogóle do tej pory, jak ktoś pisze, że chciałby nasz podpis gdzieś i tak dalej, to dla nas to jest takie za dużo, nie? Że nie czujemy się takimi osobami, które mają składać podpisy gdzieś, no ale wiadomo, wiemy, że to jest miłe dla ludzi. Kanał powstał typowo zajawkowo, właśnie zajaraliśmy się tym, co w Stanach robili, no i nagle ludzie nas bombardowali, że fajnie było wyjść te koszulki, nie? Także WK Sklep totalnie powstał przez was. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Piszcie w komentarzach na dole pytania, jeżeli macie. Fajnie się nam gada o tym. Tak, i zapraszamy to jest dopiero początek kanału, więc możecie pisać właśnie, jakie filmy chcielibyście jako kolejne na tym kanale. My mamy swoje pomysły, ale nie zaszkodzi poznać wasze propozycje. To jest fajny kanał, bo jak sobie o tym mówimy, to tak wspominam sobie dużo rzeczy. Miłe jest. To jest fajny kanał. To jest dobry kanał. Ale wiecie, dlaczego ten kanał jest fajny? Bo wy jesteście fajni. O, cześć. Dobra, Saker jest fajny.